Cześć, witaj się na kanale Kamil, powitam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oceniania waszych grafik. Jest to już 7 odcinek. Na poprzednim odcinku, jeżeli ktoś go oglądał, a jeżeli ktoś go nie oglądał, no to oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. Kurde, komary, dobrze mówiliście w komentarzach. Powiedziałem, że po prostu następny odcinek będę nagrywał tutaj z powodu takiego, że po prostu słońce mnie ciągle raziło. Dlatego teraz jestem w lepszych warunkach oświetleniowych, w lepszych warunkach też, no, jest ciemno i jestem w stanie lepiej oceniać wszystkie prace, bo nie świeci mi żadne słońce na ekran, na telefon i tak dalej. No i w dniu dzisiejszym oczywiście przyjemniej będzie się po prostu oceniać wasze prace. No i również na tym filmie poprosiłem was o 1500 łapek, to wtedy ocenię 10 prac. No niestety się nie udało, aczkolwiek naprawdę bardzo fajnie i ładnie poleciliśmy ze subskrypcjami. Dlatego z tego powodu w dniu dzisiejszym, z racji też, że ten odcinek jest już 7 odcinkiem z tej całej serii, ocenię po prostu 7 prac waszych. Jeżeli również i ty chciałbyś wziąć udział właśnie w losowanku, nie w losowanku, w braniu po prostu udziału w tej serii, wystarczy po prostu, że podajesz maila pod ten adres mailowy, czyli ocenianie.nalepa@gmail.com. No i następny odcinek będzie w niedzielę, aczkolwiek będę nagrywał to w przyszłym tygodniu, ponieważ znowu muszę nagrywać filmy na zapas, dlatego też, no i w tym przypadku, wiedząc, że będzie sobie internet, wszystko zmontuję wcześniej, dlatego też prosiłbym was, żebyście podesłali te prace w wolnym czasie. No, myślę, że tak do środy będzie dobrze. I ja właśnie, no ja właśnie te wszystkie prace graficzne ocenię. Pamiętajcie, żeby tam napisać, w jakim programie robiliście całą pracę oraz ile macie lat. Oczywiście na początku również pozdrowię nowych wspierających. Pozdrawiam bardzo serdecznie Netista, pozdrawiam bardzo serdecznie Ajara Dragona oraz Tiviego, a mega pozdrowienia należą się Godmanowi, który wykupił wspierającego za 100 zł, bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, że tak się dziękuję po prostu, że pozwalacie mi się tak rozwijać. A jeżeli również i ty chciałbyś wesprzeć mój kanał i po prostu zostać pozdrowiony na kolejnym filmie, wystarczy kliknąć taki niebieski przycisk wesprzyj właśnie na moim kanale. Ale pamiętaj, że to jest dobrowolne, ja was do niczego nie zmuszam. Jeżeli ktoś chce, to może kliknąć, a jeżeli ktoś nie chce, to spokojnie, to nie jest żaden przymus, to nie jest obowiązkowe. To jest dobrowolne, więc spokojnie. Oczywiście kolejna możliwość, żebyście się pojawili, a dokładnie wasza praca pojawiła się na filmie, wystarczy wysłać pod ten adres mój mailowy, czyli fanart.nalepa@gmail.com, jakiegoś fanarcika po prostu, który jest związany ze mną, nie wiem, czy po prostu musi być to jakiś fanarcik związany ze mną, jakieś zdjęcie, przeróbka zdjęcia, no nie wiem, po prostu jakiś fanarcik właśnie ze mną związany i on właśnie teraz się pojawi, tak jak te fanarty, które aktualnie do mnie doszły, dotarły. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie, ja już nie przedłużam i lecimy z ocenianiem waszych prac. A my teraz wejdźmy sobie właśnie na maila, zjedźmy sobie na dół, około 100 prac, 100 prac w dniu dzisiejszym otrzymałem aż do godziny północy, no coś takiego, 100 prac otrzymałem, no i lecimy z pierwszym losowankiem, wejdźmy sobie tutaj, miniaturka od Crespiona, gratuluję, bo pytałeś mnie dzisiaj na live właśnie w dniu dzisiejszym, czy zostałeś już czy po prostu jesteś w tej serii, no i gratuluję, znalazłeś się. Cześć Kamil, mam 13 lat i zrobiłem w Photoshopie CC 2020, cześć Crespion, fajnie, że tutaj się zastosowałeś do tego wszystkiego, jak ja montuję filmy. Okej, mamy tu napisy, mamy tu jakieś stanowisko z tyłu. I teraz tak, na pewno co mi tutaj nie pasi, pomarańczowy kolor. Jeżeli masz kolorystykę w tle różowo-fioletową, niebieską, proponuję również w takiej samej kolorystyce zrobić jakąś graficzkę, ponieważ ten pomarańczowy według mnie w ogóle tutaj jakby nie pasuje. Kolejna sprawa, jeżeli mamy znak zapytania i mamy tą strzałeczkę, dodałbym na pewno cień na ten znak zapytania, a po prostu na tą strzałkę dodałbym jakiś taki większy cień, żeby też to jakoś się po prostu odróżniało. Tutaj nie wiem, czy tak ma być, aczkolwiek okej. No i co, dodałbym oczywiście również światełka, o których tutaj zawsze będę pewnie wspominać. Oczywiście pokażę ładnie w prawym górnym rogu, w lewym, tak gdzieś tutaj jak ta nóżka jest. Po lewo również gdzieś jak ta nóżka jest, na przykład ta. Nie ta, tylko ta. No i tutaj oczywiście gdzieś nad tą strzałeczką w tym miejscu również jakieś światełka mogłyby się znaleźć. Aczkolwiek, nie wiem, kurde, zapomniałem przeczytać komentarze, czy chcieliście, żebym oceniał. Poczekajcie, sprawdzę, czy pisaliście tam komentarze, że chcecie 1 na 10 i tak dalej. Zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczmy sobie, 50 osób, Kamil farbuje włosy, tylko jego widzowie. No nie, żartujecie, 122, ale o nie. Dobra, czy jest tutaj coś takiego odnośnie tych komentarzy, że chcecie, czy nie chcecie? Tu wszyscy grację na lepa pisali. No dobra, nieważne. Oceńmy, ja uważam, że ta praca, dam takie 6 na 10, na pewno poprawiłbym kolorystykę tych napisów, dodał te cienie, światełka i będzie naprawdę bardzo fajnie. Aczkolwiek nie mówię, że jest źle, bo naprawdę fajnie zastosowałeś ten taki w tle, te takie ekrany, znaczy screenshoty Premiere Pro, to jest bardzo fajnie na plus. Czyli po prostu zastosowałeś też różne tutaj kombinacje photoshopowe, to jest bardzo fajne. Tutaj też właśnie też zastosowałeś tą kombinację, nakładki, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj też tak miało być, albo zapomniałeś, nie wiem, po prostu nie wiem, aczkolwiek dodałbym cień na ten biały znak zapytania, a my lecimy z kolejną pracą, pyk, bo jeszcze 6 zostało, wejdźmy sobie tutaj. Siemka, wysyłam ci mój baner, zrobiłem go w Gimpie i mam 10 lat. Grafiką zajmuję się od około 2 tygodni, mam nadzieję, że ci się chociaż trochę spodoba. Dobra, witam cię, Cuglu, zobaczmy twoją pracę. O kurde,
ej, ta praca była w Gimpie robiona, a jest efekt 3D. To albo to był po prostu jeden tekst nad drugim tekstem, to jest bardzo możliwe. Ale motyleci. Albo też używałeś jakiegoś drugiego programu, nie wiem. Nie wiem, czy ty też to zdjęcie tego gościa też tutaj wklejałeś, czy też nie. Uznajmy, że wklejałeś, bo nie widziałem takiego zdjęcia właśnie. Albo jest takie zdjęcie z tym? Ty, ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Zostaw suba z dzwoneczkiem, cuglu. No to tak, już mówię, o co chodzi. Na pewno w Gimpie, Gimp to jest po prostu identyczny program jak Photoshop, aczkolwiek Photoshop jest bardziej łatwiejszy i szybciej jesteśmy w stanie tam wszystko zrobić, perfekcyjniej, dokładniej i tak dalej, ponieważ Photoshop niczym się praktycznie różni od Gimpa, tylko po prostu Gimp jest bardziej takim trudniejszym programem, darmowym, ale trudniejszym, czyli po prostu trudniej wykonać jakiś efekt, bo w Photoshopie możemy to zrobić w przeciągu 2 kliknięć, a w Gimpie na przykład 10, 15 kliknięciami, żeby uzyskać ten sam efekt. Chodzi mi tu na przykład o to, że tutaj możemy w Photoshopie sobie idealnie dopasować na środku, bądź też w prawo, bądź też w lewo dany element, a tutaj właśnie jedno jest do góry, jedno jest na dole i tak dalej, to na pewno bym zmienił cuglu, bo po prostu, no ja osobiście nie lubię, jak po prostu coś jest na przykład, no po prostu nie jest równo, tylko po prostu jedno jest bardziej w prawo, drugie w lewo i tak dalej, to już raczej jest wiadome, że ja tego nie lubię. No ale tak czy siak, bardzo właśnie plusujesz mi z tym napisem 3D. Nie wiem, czy go wyrzeźbiłeś w jakimś programie innym, Cinema 4D czy coś, czy to na pewno, czy to zrobiłeś po prostu w Photoshopie, czy to zrobiłeś po prostu w Gimpie, że jeden nałożyłeś po prostu szary tekst, drugi za nim biały. Nie wiem, ale bardzo fajna kombinacja, podoba mi się. Tutaj jeżeli chodzi o ten napis, to też się nie czepiam, aczkolwiek bym go zmniejszył, wyśrodkował, tło ściemnił, żeby po prostu te teksty się nie zlewały i byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tylko też sam nie wiem, czy te zdjęcia tych skinów tutaj, tych postaci wklejałeś, czy to było na zdjęciu. Jeżeli wklejałeś, to dodałbym oczywiście też na jakieś cienie, jakieś blaski i tak dalej. Cuglu, no troszeczkę jest do poprawy, aczkolwiek jak zwykle każdy zaczyna swoją karierę. Jak na 10 lat, to naprawdę bardzo fajnie, bardzo ładnie. Sam wiem, o co chodzi, wiem, w jakim jesteś wieku, bo dzisiaj nagrywałem podobny odcinek z moim kuzynem, który jest też w twoim wieku, więc doskonale wiem, że początki są trudne, aczkolwiek trzymam za ciebie kciuki, na pewno jak już takie kombinacje stosujesz, to na pewno w przyszłości kolejne twoje prace będą o wiele wspanialsze. A my lecimy do piątej pracy w dzisiejszym od tyłu. Wejdźmy sobie tutaj, baner do oceny, nockapkp.pl. Siemka, mam 12 lat i baner robiłem w Gimpie, pozdrawiam. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, nockapkp.pl. Ja za chwilkę przyjdę, idę po prostu... O, a w sumie już nie muszę. Chciałem po zasięg pójść, ale dobra, wszystko jest. Zobaczmy sobie twój banerek z Gimpa. Niech się tutaj ładnie wczyta. Okej, wszystko się wczytało. W ogóle chyba połknąłem komara czy coś i... Ciągle mi się chce. No, krztuszę się, może tak. Dobra, mamy banerek nockapkp.pl, mamy tu skina, mamy tutaj... No to tak, jeżeli chodzi o ten banerek, to wszystko jest spoko, jak na twój wiek. Już widać tą pracę jakby... No, dużo rzeczy po prostu włożyłeś w tą całą graficzkę. Aczkolwiek, na pewno moje uwagi są takie. Jeżeli mamy tego Discorda, to on jest za bardzo do góry poleciał. Albo bym zrobił tak, żeby ta strzałka najeżdżała i wskazywała właśnie tego Discorda, albo po prostu ten Discord umieścił tam, gdzie ta strzałka wskazuje, tak jak jest na przykład właśnie po tej stronie. Ale w tym przypadku tutaj ten prostokąt jest zbyt, no, obszerny, zbyt duży. Ja bym go sobie trochę zwężył, żeby idealnie właśnie podchodził pod ten napis. No ale tak czy siak, no, gradient jest bardzo, jak to się nazywa, domyślny w Gimpie, jak dobrze pamiętam. Ale też spoko, że blask tutaj na swoją postać jakby umieściłeś. Też właśnie zrobiłeś podwymiar już cały baner, czyli po prostu w tyle już są jeszcze takie rozmazanka. To też bardzo fajnie zostało użyte. No i co, no, takie pierwsze szybkie uwagi zrobiłem. Też można stworzyć kolejną warstwę, dodać te blaski. Też będzie fajnie, aczkolwiek wszystko jest spoko. Tak na przyszłość jeszcze ci powiem, że jeżeli masz skina na przykład zielono-żółtego, ja na przykład tak robię, że jeżeli otrzymuję od jakiegoś klienta jakieś zdjęcie i na przykład on pisze, że chce baner biało-czerwony, a wysyła swoje zdjęcie w koszulce zielonej, na przykład niebieskiej, to po prostu robię kolorystykę i no i pytam się oczywiście tej osoby, czy nie lepiej byłoby po prostu zrobić to pod zdjęcie, czyli na przykład jak ja mam teraz szarą bluzę i czarną, no to na przykład praktycznie każda kolorystyka trafi, aczkolwiek jeżeli bym miał czerwoną bluzę na przykład i zrobił na przykład baner zielony, no to... No tak pasowałoby, aczkolwiek... No... Lepiej na przykład, jeżeli ktoś ma żółtą bluzę i czarną na przykład koszulkę czy coś takiego, no to na przykład baner robić żółto-czarno-biały, coś w tym stylu. Także w tym przypadku, jeżeli masz skina zielono-żółtego, zrobiłbym też jakąś kolorystykę biało-zieloną, żółto-zieloną, albo też biało-żółto-zieloną. Coś właśnie w tych kolorach, zamiast tego niebieskiego, aczkolwiek ten niebieski też spoko tutaj pasuje i jest git. Także to tyle, jak na twój wiek, ocenę tutaj daję 8 na 10 z powodu, że w Gimpie dużo elementów tutaj jak na swój wiek też wrzuciłeś, dodałeś, jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Sam wiem, o co chodzi, bo też kiedyś tak przesadzałem w Gimpie. No i co, przechodzimy do kolejnej pracy. Pyk, chyba trzecia czy czwarta? Ej, już nie pamiętam. Był baner, była jeszcze wcześniej jakaś praca. Tak, miniaturka, baner. Dobra, czyli teraz jest czwarta praca. Aha, nie wybrałem się, dobra.
Klikamy sobie tutaj. Aj, nie zdążyłem. Zjedźmy tu i kliknijmy tu. Dobra, mam na imię Michał, mam 11 lat, to ja młody youtuber. To jest moja wstawka. Okej, czyli, ale ta wstawka jest... animowana? Nie, to jest chyba jako grafika. No dobra, no to tak. Na pewno ten wbij na Insta bym wyśrodkował, bo za bardzo po prawo jest za dużo pustego miejsca. Więc wbij na Insta bym wyśrodkował, czyli po prostu po lewo i po prawo tego białego miejsca na prostokącie powinno być identycznie dużo. Tak na oko możesz też zrobić, jeżeli nie jesteś w stanie po prostu tego idealnie wyśrodkować. W dodatku, jeżeli masz tą ikonkę Instagrama, to zauważ, że po bokach masz takie białe punkciki. Te białe punkciki też bym usunął. Byłoby na pewno o wiele lepiej. Troszeczkę też tą ikonkę zmniejszył, na przykład tak samo jak masz wysokość liter, to tak samo właśnie tą ikonkę Instagrama i byłoby naprawdę bardzo, bardzo spoczko. Aczkolwiek nie mówię, że jest źle. To takie moje pierwsze rady, takie szybkie rady, jakie tutaj mógłbym zastosować, no bo to jest chyba wstawka jako zdjęcie i też nie mam tutaj jakoś dużo do dodawania. Aczkolwiek możesz też dodać jakiś blask zewnętrzny na to wszystko, na przykład koloru białego, bądź też koloru różowego i fajnie to będzie wyglądać, jeżeli będziesz to dodawać do swoich filmów, live'ów i tak dalej. Na przykład jak w nocy nagrywasz i na przykład wysiada się jakaś wstawka jeszcze świecąca, to naprawdę bardzo, bardzo ładnie to i fajnie to wygląda. Możesz spróbować i dodać taki blask, a my przechodzimy do kolejnej pracy. Kurde, szybko dzisiaj to wszystko leci. Nie wiem, wejdźmy do Dezo. Teraz tak spojrzałem, ale Dezo tutaj był od początku na samej górze. Dezo to chyba jeszcze dzisiaj wysłał. A, dzisiaj jest 1 września. Września, kurde, sierpnia. Ach, jak te wakacje szybko mijają. Dobra, Dezo. Hejka, jestem Bartosz, mam kanał na YouTubie, nazywa się Dezo. Szybka reklama. I mam na nim zgromadzone już 208 subskrypcji. Fajnie byłoby mieć 1K. Ciekawe, ile będziesz mieć subskrypcji po tym filmie. Może jakiś dobry tutaj widz się znajdzie i... padnie. Mam 13 lat i grafiki robię od 6 miesięcy. Grafiki zostały zrobione w Photoshopie. Pozdrawiam ciebie i widzów. Bardzo serdecznie również ciebie pozdrawiam. Dziękuję również, że pozdrawiasz moich widzów. No i ocenię sobie jedną pracę z tych trzech. Oceniłem 2 banery. To ocenię teraz 2 miniaturki w dzisiejszym odcinku. 5 tanich i ładnych skinów dałoby. Dobra, no to tak. Jeżeli chodzi o tę miniaturkę, tu jest fajnie zastosowana już kolorystyka pod skina. To jest bardzo fajne. Aczkolwiek, no cienia mi brakuje znowu na tej tej strzałeczce. Takiego troszeczkę większego. Nie jest źle, ale troszeczkę bym większego dodał. Jeżeli chodzi o tą linię, to ona też się troszeczkę zlewa, dodałbym na przykład białą, żółtą, też byłoby fajnie. No wiadomo, muszę też się do czegoś tutaj przyczepić, żeby też jakąś swoją, jakby, nie wiem, powiedzieć, co jest źle, co jest dobrze. No takie moje uwagi na przyszłość, bo to praca też nie jest zła, wszystkie prace są spoko, ale tak na przyszłość, jeżeli byśmy coś robili, to żebyśmy po prostu wiedzieli, na co możemy popatrzeć, w jakim stylu, na co po prostu musimy patrzeć, żeby nasze grafiki były o wiele lepsze. No ale jeżeli chodzi o ten tekst, jest spoko, no ale troszeczkę bym właśnie go w dół obniżył, bo ta piątka ledwo się tam mieści, a nad AWP-ą, pomiędzy AWP-ą a końcem miniaturki jest jeszcze troszeczkę miejsca, więc zaznaczyłbym to wszystko, zjechał trochę w dół i byłoby naprawdę bardzo, bardzo spoko, bo też tutaj widzę, że zastosowałeś tutaj kilka różnych czcionek, 3, 2, 1, albo też jak zaszalałeś, to 6 czcionek różnych na każdy napis. Wiem, że to też będzie jakoś trudne, w sensie czasochłonne, aczkolwiek mógłbyś też przy kolejnych swoich miniaturkach coś popróbować z wycinaniem tej całej AWP-y. Ja wiem, to trochę czasu zajmuje, 5 minut, 2 minuty wycinania, ja wiem. Ja doskonale to wiem, aczkolwiek wtedy fajny efekt osiągniemy, kiedy sobie jeszcze ściemnimy tego cobblestone'a, dodamy sobie blask na tą AWP, na przykład niebieską, w kolorystyce takiej samej, bądź też białej i naprawdę bardzo fajnie to, fajnie będzie mieć taki po prostu efekt świecenia tej AWP, będzie to naprawdę bardzo fajny efekt, aczkolwiek do tej linii jeszcze bym dodał cień, a tak to jest spoko i, no i oczywiście blaski, światełka i... coś glansuć, na pewno w każdej paczce te światełka znajdziecie, nawet w mojej paczce, którą wykonałem z wróblem i Peteroxem. Kurde, ciągle mówię, że ma wyjść ta nowa paczka, jeszcze jej nie wyszła. Jeszcze ona nie wyszła. Trzeba to, kurde, w końcu zrobić. Ale wracając, w afterpacku na pewno coś takiego znajdziecie, a również znajdziecie w kolejnych właśnie edycjach. Także tą miniaturkę też oceniam takie 8, 9 na 10 pod twój wiek. Lecimy dalej, lecimy ostatnie dwie prace. Teraz zrobimy fuu i cyk. Fajny Y, mam 11 lat, to moja pierwsza praca w Photoshopie. Dobra, o, czytało mi się, gites, odpalamy i oceniamy. Okej, mamy nasz banerek, no i to co zwykle, kolejny raz powtórzę. Zmniejszyłbym te elementy po prawo i po lewo, troszeczkę w dół, ten subscribe oraz fajny 0,20. Wyśrodkowałbym to oczywiście, czyli po prostu na górze i na dole powinno być tyle samo przestrzeni wolnej i na środku po prostu dany element. Tą ikonkę też bym zmniejszył właśnie chociażby pod te wymiary jak ten napis, albo troszeczkę jeszcze bardziej zmniejszył i sobie umieścił właśnie na środku tego wszystkiego, a nie po prostu, że tak w dół jest w
wciśnięte. Tu jest fajny Y, spoczko, no i tak samo właśnie ten przycisk subskrybuj również bym umieścił. Nie wiem, w jakim programie to robiłeś. A, w Photoshopie, dobra, w Photoshopie. Nie wiem, zastosowałbym się na przykład do kolorystyki tła, czyli jeżeli masz kosmos, to fajny Y, czyli twój nick, dałbym na biały. Kolorystykę Instagrama dałbym na przykład ikonkę, jak masz różową, no to okej, może być różowa, na przykład tekst byłby biały, albo też tekst byłby różowy, a ikonka byłaby biała, wtedy by się odróżniała od tekstu fajny Y, ale to już jest moja decyzja. Każdy oczywiście, wiadomo, tworzy pracę tak, jak mu się podoba. Najważniejsze jest to, że wam się ona podoba, ale tak jak mówię, na pewno warto wziąć pod uwagę, zawsze będę to powtarzać, jakieś właśnie te zastosowywania i pamiętanie oczywiście o tym, żeby było to wszystko ładnie wyśrodkowane, a nie że po prostu jedno jest w hen daleko, drugie jest hen blisko i tak dalej, bo wtedy lepszy efekt osiągamy, jeżeli wszystko jest ładnie skludne i równo umieszczone. Więc za ten banerek daję takie, no, 6,5 na 10, takie 6,5-7 na 10, jeżeli chodzi o twój wiek. No i lecimy z ostatnią pracą. Do góry czy na dół? Mam wziąć te górne prace czy te dolne? Napiszcie w komentarzach, a ja zrobię tak. CXK Katek. Dobra, hej, jestem Kajetan i mam 9,5 lat. Pracę robiłem w Photoshopie, czas pracy 10 minut, a jak moja praca będzie na odcinku, to pozdrowisz. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, CXK Katek, bardzo serdecznie cię pozdrawiam i już patrzymy na twoją pracę, bo kurde, jeżeli masz 9,5 lat i po tym, co widziałem właśnie w tej miniaturce, która teraz mi się nie chce wczytać. Dobra, jeżeli chodzi o skina, to na pewno nie robiłeś tego w Cinema 4D, albo to było z Google, albo z jakiejś paczki, ale fajnie, że korzystasz już z jakichś paczek w tym wieku. To jest naprawdę wielki plus. Znaczy wielki plus? No, ogólnie nie wiem, czy z paczek fajnie skorzystać, aczkolwiek fajnie, że wiesz, że coś takiego istnieje, także to jest spoko. Fajne też, że masz zastosowany gradient na napis, też jest bardzo spoczko. Straszna pustynia, aczkolwiek straszna pustynia, to zrobiłbym tak. Straszna pustynia na górze, straszna na górze, pustynia na dole, czyli dwa takie napisy między, pod sobą po prostu, straszna pustynia. I umieściłbym to właśnie w tym miejscu, nie tak na górze, tylko tutaj na dole. Ściemniłbym to tło, na ten twój sandburst, czyli te, po prostu te promienie takie. Kliknąłbym na tą warstwę i tam nad tym okienkiem od warstw jest coś takiego jak normalne. Taki napis normalne, bądź też normal. Ustaw tam nakładka. No i co, jakieś światełka oczywiście byłoby fajnie, jakbyś dodał. Chyba korzystałeś nawet z Afterpacka, także bardzo fajnie, że korzystasz z paczek, bo te takie paseczki już je rozpoznaję. Także bardzo fajnie, że tutaj się udzielasz i... Bo ta paczka była wypuszczana idealnie w ten sam dzień, kiedy były święta wielkanocne. To był chyba kwiecień, tak mi się wydaje, albo maj, nie wiem kiedy są święta zajączkowe. No dobra, nieważne, ale jak na 9,5 lat, jak na Photoshopa, jak na takie zastosowanie tych elementów, gradientów i tak dalej, i takie umiejętności posiadasz, że po prostu umiesz korzystać z paczek, umiesz dodawać gradienty, chociażby kopiowanie i wklejanie, umieszczanie różnych elementów właśnie z paczek, jest spoko, dodałbym jeszcze te światełka, ściemnił leciutko tło i byłoby naprawdę bardzo fajnie, ale jak na twój wiek, jak na 9,5 lat, 10 na 10, no takie 9,5, no w coś taki, w takim jakby, nie wiem, w takim przedziale bym ci dał. Kurde, zauważyłem, że za dużo te chyba oceny daje. Za dużo te oceny daje, aczkolwiek ja już nie wiem, czy taki się urodziłem. No po prostu nie jestem w stanie. Po prostu jakbym miał kogoś skrytykować, nie potrafię, nie umiem na kogoś nakrzyczeć, nie umiem na kogoś kogoś źle po prostu ocenić i kogoś, no jak to się nazywa, nie umiem po prostu kogoś wyśmiać, obrazić, no nie potrafię. Totalnie nie potrafię. Fajna praca, tak, trzymaj, Katek, leć dalej. Ja ci gratuluję, że coś takiego potrafiłeś zrobić, a tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli film wam się spodoba, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem na moim kanale, byłoby naprawdę bardzo, bardzo milutko. I teraz zrobimy challenge dla osób, które oglądają filmy do końca. Ten filmik trwa 26 minut, to pewnie zgaduję, że tak 20 minut ten filmik trwa. Może mniej, może więcej. Słuchajcie, tacy stali widzowie, którzy oglądają filmy do końca. Piszemy w komentarzach słowo komar i przypnę wam serduszko. Taki właśnie dla was protip w nagrodę. Ja po prostu postaram się przypiąć ten serduszko i zobaczę, jak dużo osób ogląda filmy do końca. Ja tymczasem wam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, miłej niedzielki wam życzę. No i do zobaczoneczka we wtorek. Uwaga, zdradzę wam na poradniku, albo też jeszcze nawet i na darmowej animacji. Jeszcze nie wiem, który filmik dokładnie będzie pierwszy, ale oczekujcie, trzymajcie się, tymczasem jeszcze raz powtórzę. I hejka, cześć!